Cześć, witajcie w sobotę. Tak samo jak u Was, tak i u nas szaleje koronawirus, więc nie za bardzo można się wychylać z domu. Co prawda u nas to jeszcze nie jest aż tak strasznie, ale to raczej kwestia dni, kiedy to się wydarzy, bo sytuacja nabiera rozpędu, więc różnie może być. My już od jakiegoś czasu siedzimy w domu i staramy się ograniczyć wszelkie wyjazdy, wyjścia do takich koniecznych. No i siedzimy w domu i zapewne wiecie, że kiedy siedzi się w domu dłuższy czas, zaczyna się nudzić, zaczyna brakować jakichś zajęć. Jakiś czas temu kupiliśmy meble w bardzo dobrej cenie, jakieś takie starsze, ktoś chciał się pozbyć całego zestawu. Stwierdziliśmy, że to będzie dobra okazja, żeby kupić meble do naszego pokoju gościnnego, bo tam jeszcze za bardzo tych mebli nie ma. Jedyne co, to musimy nad nimi troszkę popracować, więc postanowiliśmy, że to będzie teraz nasz czas zabawy na kwarantannie. Będziemy się bawić meblami. Zapraszam Was do garażu i pokażę Wam, co będziemy robić. Trzeba wyprowadzić samochód. Tutaj mamy nasze narzędzie do pracy. Tym oto przedmiotem zeszlifujemy stary lakier ze wszystkich tych rzeczy, które mamy, a później weźmiemy się za robotę. Na początek zajmę się tymi małymi rzeczami, a później weźmiemy się za duży kaliber, czyli wszystkie szafki, półki i tak dalej. Na razie szuflady na początek. No, to pierwszy dzień z głowy. W ramach przyuczenia i sprawdzenia, jak się to robi i jak funkcjonuje sprzęt, zrobiłem się wszystkie szafki z tych mebli, które kupiliśmy. A na jutro zostawiam sobie te bardziej hardkorowe rzeczy. Także na dzisiaj koniec. Zajęło mi to jakieś, nie wiem, z 2 godzinki na luzie, spokojnym tempem, bez pośpiechu. Więc starczy na dziś. Nie będę wszystkiego robił naraz, żeby mieć fun jeszcze w inne dni. I tyle. Cześć, witam Was w drugim dniu naszych zmagań z meblami. Dzisiaj troszkę większy kaliber do obrobienia, bo mamy, zobaczcie, taką jedną dużą szafę. Tu trzeba będzie podkręcać jeszcze szafki i też się zrobić, chociaż zastanawiamy się, czy tych drzwiczek po prostu nie wyrzucić i zrobić tutaj taką otwartą przestrzeń, ale to jeszcze pomyślimy z czasem. No ale generalnie dosyć sporo materiału do obrobienia. Z każdej strony trochę kątów, więc będzie zabawa. Szykuje nam się dzisiaj trochę roboty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już szukamy jakiś farb, żeby to wszystko jakoś ładnie urządzić. Jeszcze zastanawiamy się, jak to ma wszystko wyglądać, ale myślę, że jak skończymy to, będziemy mieli farby, będzie można podziałać i pokój będzie w ciągu paru dni gotowy. Zobaczymy.
Aha, dzisiaj dużo, dużo zimniej, takie chmury się troszkę zebrały, nie wiem, czy będzie się padać, czy nie, ale w każdym razie jest orzeźwiająco przynajmniej. Szlifowanie mebli, teraz musimy zająć się wyczyszczeniem tego i sprawdzimy, jak wygląda nałożenie farby na to, czy w ogóle ta robota ma jakiś sens. Wyszlifowane, ładne, gładziutkie, nawet nie trzeba za bardzo się bawić w jakieś zaklejanie dziur i tak dalej, bo nie ma, jest całkiem spoko mebelek, więc pozostaje tylko wyczyścić, tak widzicie, jeszcze trochę pyłu zostało, więc zrobimy to na mokro, tak jak każą w internetach, a następnie poczekamy, aż wyschnie i zrobimy z tego malowanko. No dobra, cóż, do roboty. Bierzemy się za próbne malowanie szafki. Na początku taką niewielką półeczkę. Kolor mamy taki. Zobaczcie, pod światło. Powiedzieć, że indygo. Bardzo taki niebieski, bardzo, bardzo. Dlatego jeszcze kupiliśmy takie złote klameczki, które zamierzamy wymienić w tym całym sprzęcie. Więc zobaczymy, jak będą ze sobą pasować. No na pierwszy rzut oka nie jest aż tak źle. Naprawdę mega, spoko farba w ogóle, bo od razu się ładnie robi i do tego jeszcze spoko struktura, spoko, nie wiem czy coś widać, czy nie widać. Pokaż się, no, szefowa zaaprobowała, więc lecimy z tematem. Zróbmy jeszcze szybką przymiarkę. No, powinno być pięknie. Jesteśmy już przy samej końcówce, skończy tylko tą drugą warstwę w środku, zamontujemy uchwyty na szafki i możemy wkładać i możemy prezentować w całości, jak to wygląda. Ciekawe, zobacz co, że się nakurzył, najpierw trzeba to posprzątać, jak chcesz prezentować. No, oczywiście, sprzątamy wszystko. Przed nami grande finale. Szafki zostały pomalowane dwukrotnie. Wszystkie fronty zostały pomalowane dwukrotnie. Jedyne co zostało to rączki.
moja szafeczka pierwsza w życiu zrobiona. Jak widzicie, różne talenty z człowieka wychodzą, kiedy siedzi zamknięty w domu. Tak jak wspominałem, to był pierwszy raz, ale jestem mega zadowolony z siebie. Efekt mi się bardzo podoba, więc jest bardzo ładnie. Bardzo dobrze, że kupiliśmy te meble jeszcze przed tym całym zamieszaniem z koronawirusem, które się rozpoczęło, bo tak to przynajmniej mieliśmy fajne, odmurzające zajęcie, dzięki któremu można było dobrze spędzić czas, troszkę się zresetować, nie myśleć o tym, co się dzieje na co dzień, więc bardzo fajna sprawa, ja bardzo polecam. Podliczyliśmy koszty, ile mniej więcej wyniósł taka modernizacja mebla. Makeover. I wyszło około 90 dolarów za sprzęt, czyli wałki, pędzle, korytko, farba, co tam jeszcze, sprzęt do szlifowania i tak dalej, więc część z tych kosztów tak naprawdę rozłoży się o kolejne projekty, jeśli będą. No ale ogólnie chyba nie jest aż tak źle. Dajcie znać, czy Wam się podoba mebelek, zostańcie z nami na kanale, dajcie znać, jakie Wy macie pomysły na odmurzanie się podczas tej kwarantanny i do zobaczenia następnym razem. Pozdro!